Córka mówi: tato, umyję ci okna. Nie wiem, czy widać. O, teraz widać. Dzień dobry. Jedziemy na grzyby dzisiaj. Zobaczymy, czy prawdziwki odrosły. Trzeba jeść za cios. No, to widzimy się za chwilę. Już jesteśmy w lesie. Moje rebianki kochane. No i tak, co tu dużo mówić, już na wstępie znalazłem coś ciekawego, bo nie wiem, czy widać, już wam robię zbliżenie. No proszę, ale ładny grzybek. Śliczny jest. Trzeba popukać w łeb, niech się zarodniki uciekają. No! I wykręcamy. Powiem ci, to jest koźlak, nie mylić z kraśniakiem. Bardzo ładny grzyb. Idziemy dalej. Może coś jeszcze znajdziemy. Bo tutaj. Widzę go, patrz. Widzę go z daleka. Idziemy powolutku, żeby go nie wypłoszyć. To bardzo dzikie stworzenie. Zobacz, jaki ładny prawdziweczek. On sobie tak pod brzuską rośnie. Zobacz, jaki ładny. Jego też postukamy. Widzę, że jest zdrowy. Wyciągamy go. Patrz pan, jaki ładny prawdziwek. No, to jest, wiesz, grzyb szlachetny. Zobacz, jak ja dzisiaj jestem ubrany, pan. Kurteczka, wiesz. Bomberka i to dresy i gumowce. Spotkałem ostatnio żmiję w lesie. Nie byłem z żoną, nie? Lepiej, żeby nie oglądała tego. No i wiesz, jak zobaczyłem tu żmiję, to powiedziałem sobie, że biorę gumowce. Myślałem, że to kania czubajek. No. Tu coś chyba rośnie, ale nie jestem pewien. Tak, ale to nie ten, co szukalibyśmy go. Jakże sobie odpuścimy, ale o czekaj. Patrz! Jak wyrósł. O, nie da się go podnieść. Jest wiesz, bardzo wygięty. Jest wygięty. Patrz. Ale spory. A tu widzę, że już znowu ktoś był. No! Ale to co, nie zauważył tego? Zobacz, jaki ładny. No, ten to jest git. Bierzemy go. Spodnie spadają. Muszę poprawiać co chwilę. O, zobacz. Znowu ktoś mnie uprzedził, chyba że to jest stare. Cholerne grzybiarze. Pani Jadziu, pani tego nie zbiera. To jak zięć przyjedzie, to może się jeszcze jakoś dogadać. Coś tutaj rośnie. Idziemy zobaczyć, co to. Tu widzę, że ktoś był. Ale tutaj, czekaj. O, zobacz, stary koźlak. Leżał sobie. Ktoś go zerwał i zostawił. No, a ten kraśniaczek też ładny. Chyba coś widzę. Przejść przez te krzaki to masakra. Tutaj nic nie ma. Tu złamiamy, zamy. O, jest, widzisz? Patrz. Wyrósł. Uchował się jeszcze jeden. Bardzo ładna sztuka. Młoda. No. Powiem ci, kosa. Kosiarz umysłu. No to do koszyka. Może coś tu jeszcze będzie. Wątpię. Widzicie coś? To co to za grzyb? To jakaś zielonka. Czekaj. Zajączek chyba. Czekaj.
Co to? O, zobacz, jaki ładny. No, to zajączki są. Weźmiemy je. Niech będą. Najwyżej w domu selekcji nie przejdą. O! Wujek Gogle mówi, że to podgrzybek zajączek, także się nie myliłem. A tutaj co to? Maślak? Chyba maślak, tak, już widzę, że maślak. O, tylko stary. Dobra, tego maślaka nie bierzemy. Patrzcie, gdzie jakiś grzybiarz. Ale obczaił, że ja tu byłem. Jest coś kolejnego. Zobacz. Wiedziałem, że to koźlak, bo jest. Bo akurat tutaj występuje. O. Ale powiem ci, oko cieszy, bo jest bardzo ładny. Ej, ma taki charakterystyczny dźwięk. To znaczy, że jest zdrowy. Ja wiem, że niektórzy z was powiedzą, że grzyby powinno się wycinać, ale można też wykręcać. Z prostego powodu. Ja na przykład wykręcam, bo wykręcając nie zostawiam śladu i jak ktoś po mnie przyjdzie, to pomyśli sobie, że nic tu nie ma. No i niech tak myślą. O kur... Tutaj widzę, jakaś kupeczka jest. Patrz. Coś rośnie. To jest... To jest młody prawdziwek. Ale patrz, nie uchowają się przede mną. I to w tym miejscu tutaj znalazłem właśnie tego wybarwionego prawdziwka. Już chciałem obejść, wiesz, sztukę, ale widzę, że jest. To do koszyka. Tu też jakaś kupeczka dziwna. O, a tu chyba zajączek, tu jak sobie siedzi. Siedź sobie, odpoczywaj. Jest przysmak teściowej. Następny. Następny. Zobacz, tutaj wokół wszystko jest takie nie bardzo. A zobacz, co tutaj rośnie. Jaki ładny, zobacz. Ten to chyba dzisiejszy, najładniejszy, jakiego dzisiaj znalazłem. Także... A, czuj, trzeba postukać, na szczęście. O! Co by nam się... Zobacz, jaki ładny. No, no najlepiej na tle. Na tle, o tych, o. Zobacz, jak ładnie wybarwiony. O. Czekaj, ostrości coś mi nie łapie. O, tak będzie lepiej. Ładna sztuka. Do koszyka. Później zrobię miniaturkę, że parę sztuk w jednym miejscu.